Cześć, witajcie w projekcie Słowo. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o uzdrowieniu trędowatego. Mnie bardzo poruszyło to, że jest ona zestawiona z historią Abrahama. W pierwszym czytaniu można ją odnaleźć. I w obydwu tych sytuacjach człowiek spotyka się z Bogiem. W obydwu też tych momentach dostaje coś od Pana. Właśnie w przypadku Ewangelii, no to jest to uzdrowienie. Trędowaty zostaje oczyszczony z trądu i jest zdrowy. No a wiemy, że Abraham w ogóle dostaje bardzo dużo błogosławieństw od Pana Boga i dostaje potomstwo i w ogóle to potomstwo będzie miało liczne potomstwo i dostaje mnóstwo rzeczy. I mnie właśnie poruszyło to, że może zostało to połączone tak razem, aby pokazać nam, że coś, co widzimy, jak na przykład uzdrowienie tego trędowatego, no to było takie, że zobaczyliśmy to, że mogli to ci ludzie, którzy byli tam, ujrzeć, że ten trąd odchodzi. Nie jest to jedyna rzecz, jaką dostajemy od Pana Boga, bo On może właśnie przyjść, dać nam coś, ale On może nam dać mnóstwo i tak robi też, ale my po prostu nie zawsze to zauważamy. I to mi pokazało taką po prostu obfitość, którą Pan Bóg nam chce dawać i powierzać. Właśnie przez te uzdrowienie z trądu On mu na pewno dał mnóstwo spokoju, szczęścia, przyjaciół, których mógł zacząć mieć ten człowiek. I w ogóle no jego życie na maksa się poprawiło, no to tego jestem pewna. Więc Bóg dał mu o wiele więcej. To, co widzimy, to nie jest właśnie to, to nie oznacza, że więcej już nie dostaliśmy. W sensie, że jak czegoś nie widzimy, to nie oznacza, że tego nie ma. Może to jest, tylko właśnie tego tak na pierwszy rzut oka nie widać. I ta sytuacja Abrahama w połączeniu z trędowatym, który został uzdrowiony, tak naprawdę jest bardzo podobna, bo w obu przypadkach człowiek mógł odczuć miłość Boga i mógł zobaczyć, jak On go chce wyposażać w mnóstwo pięknych rzeczy. Abrahamowi dał potomstwo, błogosławił go niesamowicie. W ogóle dał mu mnóstwo szczęścia, mimo tego, że już był starym człowiekiem, to właśnie on potrafił zrobić jeszcze niesamowite rzeczy. Tak samo tutaj ten trędowaty, mimo że pewnie już czuł się tak naprawdę nikim, to dostał nowe życie tak naprawdę od Pana Boga. Dostał jakieś nowe możliwości, zawarł z Bogiem przymierze, podobnie jak Abraham, bo zaczęli się razem przyjaźnić, zaczęli jakby spotkali się, mogli stać się przyjaciółmi i mogą wciąż teraz ze sobą przebywać. Więc naprawdę starajmy się prosić Pana Boga, aby nam pomagał zauważać rzeczy, które nam daje i zauważać, jak właśnie wielkie rzeczy chce nas wyposażać. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Cześć!